Cześć, jestem Klaudia, to kanał na no I już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Suma cyfr dodatniej liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli zamienimy cyfry tej liczby miejscami, to otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. Wyznacz szukaną liczbę. Zacznijmy w ogóle od zapisu liczby dwucyfrowej, bo nie jest to XY. A dlaczego? No weźmy sobie, że X to jest 3, a Y to jest 2. Bo to jest 6 i nie ma żadnej liczby dwucyfrowej. Liczbę dwucyfrową zapisujemy jako liczba dziesiątek razy cyfra plus y. Bo wtedy, jak weźmiemy tutaj jakąś cyfrę, na 7, y2, to otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Zaraz do tego wrócimy. Jak już jesteśmy przy tym zadaniu, to liczbę trzycyfrową zapiszemy tak. To jest obojętne, jakie to będą oznaczenia. Ważne, żeby była by cyfra setek, dziesiątek i jedności. Dobra, pogadane. Lecimy z zadaniem. Suma cyfr dodatniej liczby dwucyfrowej jest równa 11. Suma cyfr to 11. Jeśli zamienimy cyfry tej liczby miejscami, to otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. To jak od większej liczby odejmiemy mniejszą liczbę, to otrzymamy różnicę 27. Zaznaczymy sobie z tego x. Ale zanim to zrobimy, Zanim go podstawimy, to sobie tutaj poredukujemy. X mamy 9X. Y mamy minus 9Y. Podzielimy sobie to teraz przez 9. Podstawiamy x. Czyli mamy, opuszczamy klamerkę, 2y i tutaj odejmujemy jedenastkę. Mamy wtedy 8, czyli y to 4. Wracamy do klamerki. 11 odjąć 4 to 7. Ok. I teraz mamy tak. Sama cyfr dodatniej liczby dwucyfrowej jest na 11. Jeśli zamienimy cyfry tej liczby miejscami, to otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. Czyli naszą liczbą szukaną jest liczba mniejsza, zatem będzie to liczba 47. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.